Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, wracamy do Country Bones Heroes i mamy naszą kampanię Kule i Magia. No i tak, kochani, ostatnio chyba przejęliśmy niemiecką wioskę. Niemiecką wioskę, musimy pokonać bestię Merkelball. No i co? Tutaj nasz kochany renegat sobie będzie chodził i zbierał przy okazji jednostki, tylko czy coś tu jest? Nie ma jeszcze. A nasza główna postać jest tu. Prawda? Dobrze mi się wydaje, bohater. Tak, tu mamy naszą główną jednostkę. Zajęliśmy sobie ostatnio tartak i kopiec węgla, więc myślę, że ogarniemy sobie również majonez. Fajna granica, Polsko. Nie miałabyś nic przeciwko, gdybym ją odrobinę przesunął? Proszę, nie? Blitzkrieg nadciąga, przygotuj się. Kurwa. Jaki Blitzkrieg, proszę cię. Oby nie, bo patrząc na sytuację wschodnią, to robi się bardzo nieciekawie, kochani. Bardzo nieciekawie. I powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że dożyję takich czasów. Dobra, kończymy turę. Naszych dwóch uczników powinno bez problemu to ogarnąć. Pyk. I pyk. O, przeżył. A to dziad. Koniec tury, on jeszcze nie dojdzie. Kurde, dodatkowo pierwszy, no ale to nie jest problem. Zero strat, majonez niech już sobie leci. Nadal nie rozumiem, dlaczego wam się tak podoba, naprawdę nie rozumiem tego. Dobra, gorzałku sobie odzyskaliśmy troszeczkę many. I tak, co my tu możemy kupić? Bawarska chata. Zaraz będzie siódmy dzień, więc możemy bez problemu sobie pójść w jednostki, żeby jak najwięcej ich mieć. Tu już mamy chyba prawie wszystko kupione, prawda? Zostały jeszcze mury zamku na poziom trzeci i królewski zamek. Ale to musimy mieć niestety 20 drewna, którego nie mamy. Następny turze może będziemy mieć. Może sobie to ogarniemy. A może nawet i w tej turze będziemy mieć. W sumie możemy już to kupić? Możemy mury zamku kupić na poziom trzeci. Może nam się uda nawet przed siódmym dniem. Oby tak było. Oczywiście ekspy bierzemy. Kolejne drewno. Trochę gorzałki. I 1000 punktów doświadczenia. Ale tego budynku to my chyba jeszcze nie znamy. Bawarski kopiec, ale nic nie możemy niestety... O nie, dobra, inżynierów możemy ogarnąć. To sobie ich weźmiemy. Kulejemy z drewnem, ropą i z węglem. O nie! Przeciwnik widoczny. Gdzieś tutaj. Ptaszki. Co to jest? Bawarski Haywayball. Zaraz sobie wykupimy kolejną jednostkę. Niech ona sobie tutaj podskoczy i ogarnie wszystko. Tu niestety nie ma przejścia. Dobra. My przejdziemy tędy. I zakupmy sobie... O ile możemy, oczywiście. Tawerna bohaterów jest, tak? Tak. Merkelball. O wielku mowa. Napoleon ma... Noble Bolów, szlachta nie pracuje. I mają Chińczyków. Chiński Farmer Ball. Tu strzelające? Nie, to nie są strzelające. Piwo, kiełbaski i kulka. Więc w sumie... Ciekawe, że Sulejman Bowl wielki jest w niemieckich jednostkach. Ciekawe. Dobra, bierzemy Merkel Bowlę, no. Albo Bawar Bowlę. Dobra, komisjonera weźmiemy jednak. Niech on leci po te jednostki, tylko kurczę, on... A nie, on jest tu. Zdąży. Ogarnij te jednostki i wracaj do zamku. Kurwa, miałem zobaczyć, czy mogę coś kupić. No nie. Ale dobra, i tak chyba bym nie mógł. Nie mamy 20 ropy. W ogóle nie mamy ropy, to jest problem. To jest problem. Zaczyna się robić problematycznie pod tym względem. Jak sobie możemy dokupić? Będziemy chyba zaraz zamieniać flaszki. Flaszek mamy 27. Więc to jest luz. Dobra, co to dawało, bo już nie pamiętam. Bank żydowski generuje 1500 pieniędzy na tydzień. Świetnie. Tu jest ropa. O, ropę weźmiemy.
Trzy sztuki w sumie, ale nie jest źle. Magiczny flakon. Czym magiczny flakon jest? Bohater. Zawiera wódkę od twojego wujka. 4 do ataku i 10% do szczęścia. Znaczy na krytyka. Ta unia ma dupy nie urywa fakt faktem. Ją możemy tutaj wsadzić. Depuj zamku. Oż ty gnoju, ja ci dam tam zbierać zasoby. Ja ci dam zbierać zasoby. Teraz tam wparuję, to będziesz inaczej gęgał. Dobra, idź po jednostki. Na zero wyszedłeś. I tak, stricte strzelających. To jest priorytet w naszej armii. Bo tu już widzę, że coraz mniej kasy nam zostaje. Dobra, ci kupieni, też ci kupieni. Wszyscy kupieni. Nie jest źle. Nadal 20 ropy nam brakuje. No Lipton. A czemu ty nie możesz tu wejść? Halo? O, w las, dobra. Oczywiście expy. Nowy poziom. Możemy wbić sobie na jednostki czwartego poziomu. To są strzelające dziady. To są dziady strzelające. Polskocz, pamiętasz 39? Stare dobre czasy, kiedy wszystko było pod moją kontrolą. 39? Otychuju, Polsko do ataku. Polsko do ataku. Otychuju. Dobra, po pierwsze to bym sobie zrobił movement speeda. Husaria, lecisz. Bla, 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 bla. 7, 7, 10. Dobra, atakuj dziesiątkę. Husaria do ataku! Styk! Idziemy do przodu. Z nimi to nie ma żartów. Oż ty gnoju. Tyk tego, ten będzie odkoło w tej chwili. No i super, zero strat. Potężna magia przepływająca przez swoje pomniki, przez ten pomnik zwiększa twoje zrozumienie memu. Uzyskujesz plus 2 do regeneracji many. Miło, przyjemnie, fajnie. Mistyczny pas. Czym ty jesteś? 4 mana, 6. A nie! Siła zaklęć plus 4. No to daje 4 do ataku. To wolę atak. Rosjanie i Niemcy. Czuję delikatny niepokój. Ja również. Jakiś nowy przedmiot. 10 do maksymalnej many i 2 do mocy. No to daje 2 do ataku i 4 do przebicia odporności. Ile będę miał many wtedy? Czekajcie, gdzie to jest mana. Ślepy jestem. Może to nawet nie ma many pokazanej. 14... 18. Dycha many więcej? Bez sensu. Polsko, zgubiłem moją przepiękną żonę Helgę. Wolałbym jej w ogóle nie znaleźć. Oni są easy. A nikt wystarczy stać w miejscu. Krytyk dwóch, pięknie. Znaczy są mocni, nie powiem, że nie, ale... nie są silni. Nie są silni. Dobra, ty to defuj. Pyk dwóch. Bezkryta? Pięciu. Pięknie, to bezkryta. Kryt? Bezkryta. Szkoda. Defujemy, defujemy, defujemy. No i nawet do nas nie dojdą. Przynajmniej tak mi się wydaje. 4. No niestety jeden. Dobra, husaria do ataku. Pyk. No i tu powinno być bez problemu. Pyk. 950 kryt. Ale to na kurwia. O nie. Która nam się skończy. Aś ty głupi. Ja wchodzę do twojego zamku jak do domu.
Pyk. Pierwsze oblężenie będziemy chyba widzieć, a jednak nie. Dobra, dwójka. Czekamy, czekamy, czekamy. Pyk. Piękne. Uuu. Le Bavarion. Niestety już wszystko powykopował cwaniaczek. Czy nas stać na mury zamku? Stać nas. Le Bavarion. O, trochę tych jednostek to ma. Więc ja bym musiał chyba i też sobie tutaj kupić te mury zamku. Ale Bavarion niby tutaj lata, niby lata, ale... Ja bym sobie jeszcze poleciał tutaj. Mogę ich wykupić. Zawsze to dobre jest na oblężenie. No nie możesz inaczej tego zrobić, musisz mnie zaatakować, bo inaczej przegrasz. O ile ty jesteś Merkel Ball? Jesteś Merkel Ball? Komisjoner Ball. Dobra, chodźmy mu nastukać, bo on będzie nam jednostki zbierał. Polsko, pamiętaj, nie pozwól, żeby ktokolwiek mówił ci, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Dziękuję. A teraz czas na pierdziel. O ty gnoju. O ty gnoju. O ty niemieska szujo jedna, no. Oddał im pięciu. Ty samych wręcz masz. Pyk. Defujemy. Ty możesz latać. No problem. Jest was tak mało. Znaczy, no dobra, mało to was nie jest, ale... Pyk! 45. Na krytyku. 7. Pyk. Bez krytyka. No dobra, tych to mi nie szkoda. Tych to mi wcale nie szkoda. Kończymy turkę, kończymy. Jeszcze nie dojdzie, nie ma opcji. Ja powiem więcej, ja chyba go nawet sprzątnę. O, dobra, nie, tu będzie problem. Może jednak głupio zrobiłem. Kurde, on mi tutaj dyma. Ja mogę ich zrespić. Mogę. Mogę. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Usaria. Ale krytum wpadł. O nie, nie, tak być nie może. 5, 9, 4, 6, 3, 5. No to robimy to w ten sposób. Tyk. Tu lecimy. 19, nic mi się nie stało. Luz. 7, luz. No delikatne straty, 2 i 1. To nie jest większy problem. Dawaj mi tego węgla. Tu pirackie statki, ale ten kapelusz dżentelmena może być ciekawy. Zostaw cokolwiek ukradłeś i wypadł. Ja nic. Co tam wystaje w swojej kieszeni? Ze mnie z kieszeni nic nie wystaje, wypraszam sobie. Gnoje. Easy. Znów oczekiwania. To są... A nie, nie są szybkie. Pyk. Pyk. Jest to pyk? Krytyk? Krytyk. Easy. Dobra, mamy kapelutek. Co to jest? Japoński ogon. Oni-chan-bal-nande. 4-10. 6-12-2. No, znacznie lepsze. Znacznie lepsze. Dobra, jeszcze to musimy sobie tylko ogarnąć. Może coś zacząłbym jeszcze kupować, co? To nie jest zupełnie... No bez jaj. Polsko, stoimy tu, gdzie stał admirał. Ty stoisz tam, gdzie stał Ozomo. Otto van Bol. Nie wiem, co ty masz nawet. Myślałem, że cię ominiemy bez problemu, ale dobra. Easy.
Easy. A nie ma sensu nawet. Nie ma sensu. Pięciu, fajnie. Kurde, zostaw mi tych strzelających gnoju. Jak to se tłucz? Ile wlezie? Dobra, ty zasuń tego, czy strzelaj. To tamte jednostki to ci normalnie nie podaruje gnoju. Nie podaruje ci. Zero strat. Znaczy przynajmniej z łuczników. No trochę tych padnie niestety Plumber Bali. Dobra, ale nie jest źle, nie ma tragedii. To sobie zaczekamy. Nie, to już możemy turę skończyć. 5-5. 3-4. 1-2. Tu ciężsi. Dobra, ale to tu 3-4. Kurwa, 2? Miało być 3-4. 3-8. 4. Gdzie popisaliście? O, się popisaliście. Au! Dobra, ty robisz kontratak? Tak, ty robisz... No kurwa, bez jaj! Jednego, na krytyku. 7-7, dobra. No i bym już wygrał to. No tak to jeszcze trzech stracę, kurwa, no bez jaj. Ale ta gra jest niedrobiona. No idź po ten zamek. On mi go nie zabrał, ej. A jednak zabrał, dobra. Nie było tematu. Ty już tu wybrałeś wszystko, dobra, trudno. Trzeba cię od kasy odciąć. No i dobra, to chyba możemy iść teraz na atak full. Czy my możemy już kupić sobie... Nie możemy. Czego nam brakuje? 20 ropy. Jeszcze 5 sztuk. Jeszcze 5 sztuk niestety. 28 koła. Mury zamku 2, żydowskie targowisko. Musimy wszędzie ratusze kupować, bo jest lipa z kasą. Mury zamku 2, dobra. Polska! Ej, jak ty Polsko możesz tak robić? O, pusty zamek. Witam państwa. Mury zamku miał na drugim poziomie. No i fajnie. Teraz chyba zamków nie masz, prawda? Kurde, tyle fajnych jednostek, 36 strzelających, ale mnie to boli. Serduszko normalnie się kraje. Kraje się serduszko. 12... Ci są lepsi. I są lepsi, więc was zbieramy. Rozumiem, że w tym wypadku... To jest trzeci zamek. Nie, to nie jest zamek trzeci. I tu możemy sobie coś jeszcze kupić. Wieża drugiej Rzeszy? Soldier Bale, tylko czy ci Soldier Bale to były właśnie te, które strzelały? Chyba nie. No właśnie, one nie strzelały. Oj, Lipton. Polska się zawiesiła, prawda? Prawda. Dobra, chodźmy tą Polskę już zdzielmy po pysku. Ty nauczyłeś się w końcu korzystać z taśmy dwustronnej? Ja? Never. Dobra, pierdyknijmy te strzelające jak najszybciej. To jest mój plan. Podychu. O, już nie jest taka duża ilość. Kurde. Będziemy się tyrać nawzajem, co? Po tych strzelających. Wiesz, że mi się to nie podoba.
Nie, ale to też ustrzelające. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Zablokujmy. Ała! Au! Oszty gnoju. 9-15. Badaj. 12, dobra. Dotłuczesz? Dotłuczesz, tylko ja bym kogoś skrzesił jeszcze. Nie masz many. No nie, będą niestety straty. 55. Dwóch, dobra. 34, 4, 5, nie ma sensu. Trzeba czekać. 21, 34. 34. No i po pysku. Aż się coś zbugowało. Dobra. U, ile to jest kasiorki? Ile ekszpów? Ile ekszpów? Czy ja już mogę kupić? Oczywiście, że nie mogę nadal. 0,2. 30 możemy oddać. Nawet więcej. Tyk. I stać nas na zamek królewski. Mamy orła bielika pięknego, ptaszka. 50-60, ładne. Ładne, ładne. Co to jest? Jakieś pierdziszewo. Ja wiem, że tu jest dużo surowców i tak dalej, ale ja już tego nie chcę zbierać. Dawaj mi ekspy. Dawać mi flakony. Już nowy tydzień. Bierzemy wszystkie jednostki i idziemy jeszcze dostarczyć je do naszej głównej postaci, która tam walczy na froncie. Dawaj mi tego orła. Ej, no jak nie można? Przecież kupiłem tydzień wcześniej. Ale to jest chamskie. Tu mi tego orła bielika nie pozwalają, no. Pięknego ptaszka. No i zanim tam dojdziesz, trochę minie. A, to już czytaliśmy wcześniej. Nie, no wziąłem to. To czemu mi tak słabo leci ta... ta cholerna... ropa. Easy, ale ja nie chcę z wami walczyć. Czas skopać tu kijemcom, Polska jest silna. No, tu jest ich sporo. Kolejne talenty, ale to chyba nie ty masz, prawda? Ty masz poziom? A nie ty? Nie, no ty masz poziom. Dobra, 1000 doświadczenia. O Jezu, ile tu jest ruskich? Dobra. Wszystkie punkty ruchu twojego bohatera. To jest spoko. Prawdopodobna wygrana. No ja bym chciał jeszcze się, kurde, tutaj z tymi jednostkami zaprzyjaźnić. Trochę many. Tak mi nie w smak trochę, no powiem szczerze. Dobra, dużo ci jeszcze zostało tej trasy? No od cholery ci zostało tej trasy. Czarny pasior. Kolejne jednostki. Tutaj troszeczkę many. Dobra. Polska, czy wiesz, gdzie jest Ukraina? Stąd, że Ukraina jest w tamtą stronę. Ta, jestem głodny, chciałbym zjeść kawałek Ukrainy. Nie możesz tego zrobić. Jezu. Ja wiem, że... Nie, to jest trochę niesmaczne w tych czasach. To jest trochę niesmaczne w tych czasach. Nawet bardzo niesmaczne. Sytuacja jest w tej chwili tak napięta, jak gacie w kroku. No trzy, naprawdę? Tyk dwa. Defuję. Nie dojdą.
I pyk. Teraz krytyk ci wpadł. Nie bądź śmieszny, proszę. Nie bądź śmieszny. Dobra, kolejne ekspy. Czopka czarodzieja. Co ty tu masz? Czy ta czapka jest 4, 4, 10, 6? Nie, no tamta czapka jest znacznie lepsza. Kurde, ja nie zauważyłem. Dobra, niedużo teraz już ci zostało. No biegnij tam. W sumie możemy nawet podejść do niego, żeby szybciej to nam zeszło. Bierzemy jednostki i lecimy dalej. Dobra, daj mi orła bielika. W sumie tak, plamberów ci oddamy. Ale to za chwilę. O, no i teraz są jednostki. Rozdziel 52. 210, no pięknie. Chyba nawet możemy ubrać to, a co mi tam? Masz, trzymaj. Nam to jest niepotrzebne. No to co? Atakujemy chyba. Powoli. Może nawet ogarniemy tutaj tą Merkelową za chwilę? Dobra, to już czytaliśmy. Was będzie dużo. To jest pytanie. Od chuja was tu jest. Ale mamy naszego pięknego orła bielika. Król bez królestwa. No już nie gadaj. Jak? Corvinus bal czwarty. Genialny. Ale Corvinus zaczyna pierwszy od bohatera. No, no, no. Są szybkie chyba. A no są. Są bardzo szybkie. Powiedziałbym, że nawet za szybkie. It happens. 3, 4, 4, 4. Ła! Ale zabolała dupka? Dwóch. Ale bez krytyka. Orle bieliku, pokaż na co cię stać. Podejdźmy trochę bliżej. Gdzie my to orła bielika bijesz, co? Gnoju. Dobra. Pyk. 707 bez krytyka. Ilu? Zero, ej, dobra. Dobra, dwóch teraz zjadło, niestety. Tu mi też zje dwóch. O, ale to, easy busy. Pyk, czterech, 1125. No ja, no my ich zjadamy na siadanko. Teraz salwa, pyk. Salwa, pyk. Overkill. Ale nie powiem, sporo ich tu było. I nowy poziom. Nowy poziomek. Czy to jest Merkel Ball? Oczywiście, że tak. Odwieczni wrogowie Polski, Niemcy i Rosji zaleciało 39. Muszę powstrzymać ich niecne zamiary. Polsko, zgubiłem moją przepiękną żonę Helgę. Dobra, to czytaliśmy. Merkel Ball. Oż ty kurde w dupę, psia mać. Czekaj. Zostaw mi bielika. Wiecie co? Ja chyba dam przyspieszenie na tego. Ło, co tu się dzieje? A, patrzcie jaki bug. Patrz to jaki bug. Co, ja się ruszę tędy? Co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Co tu jest grane? No nie mogę tu kliknąć, dobra. 12, 7, o kurde. Dużo ich tu jest. Kurka wódka. Dużo. Bardzo. Mega dużo. O, ale dobra. Tego możemy zatkować. 2, 3 tylko. O fuck. Jest 9. 11. Holy fuck. Oddaj. O, sporo ich stracimy.
A nie mamy heala już. Dobra, ale to nie jest problem. Lecimy do przodu. Ten nie strzelał jeszcze. 4, 0, 1. 6, 7. Jak kryt wleci, to zaboli. Jak nie wleci, to mnie zaboli. No to mnie zaboli. O, 14. 6, kurwa, mogłem tego dokończyć. Orle Bieliku. Potrzebuję twojej ochrony. Oh, fuck. 8. Uff. Który teraz bije? Orzeł Bielik nadal. 9-10. Tu mało życia już dostało. Ja bym przeleciał do tego i zabił tego. A przynajmniej go zblokował. Corwin Bolu. Musisz przeżyć. 25. Leczymy tych. 0-0. Oj kurde, powiem wam, że to może być ciężkie. To może być ciężkie, naprawdę. 110. Husaria do roboty. 2. Też 2, kurde. 2. 1. Oj, nie widzi mi się to dobrze. 2. 4, pięknie, krytyk za 900. Easy. 4, 6. 5. Też 5. Oddaj. Pięknie. No tak wam powiem, że ta walka była taka. Teraz już raczej wygram, ale no. 23, o fuck, dobra, może to jeszcze nie jest tak przegrane. W sensie od niego. 4. W tego Polizaja walił. 3. Ja ci dam kurwa Blitzkrieg. 0-0. Dobra, dobij tego. 3-3, no. Lipton. 3-5, 6-12, jest ich podobna ilość w sumie. A to ten walił, boże, mi się pojebało. 1-2, 1. 1. 5-10. 17, pięknie. Dobra, kończymy z nim. Pięknie. No, te plambery nam roboty zrobiły. Te plambery nam roboty zrobiły. 13, pięknie. Pięknie. I wpierdol, jednym słowem. 3-3. 2-2. Dobra, dokończ tego. Pyk. Ilu zabierz? 4. No 3! Tam było napisane 4-4. Oszukują mendy. Pyk. Nawet nie trzeba już dalatować. Dobra, wygraliśmy to. Pięknie zwycięstwo. Zrobiliśmy osiągnięcie, Poland Strong. No i moi drodzy, odblokowała nam się kolejna kampania. Szybka eskalacja chyba, tak? Tak. I to z komunizmem. Moi drodzy, ale w tym odcinku by było na tyle. Już mam 34 minuty odcinka, w ogóle będą dwa odcinki długie z Dying Light'a i właśnie z Country Ballsów. Tak więc moi drodzy, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Pamiętajcie, że Discorda, jak i strony macie w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.